Na ręce, na nodze, na plecach lub w każdym innym miejscu na ciele. Kolorowy albo czarno-biały. Tatuaż. Dzisiaj każdy, kto przyszedł do Browaru Mieszczańskiego we Wrocławiu, mógł wziąć udział w festiwalu tatuażu. Wybrała się tam również nasza reporterka Małgorzata Orzeł. Dzisiaj w Browarze Mieszczańskim trudno było spotkać osobę bez choćby jednego tatuażu. Niektórzy mieli ich po kilka. Ale jak zapewniają organizatorzy, Wrocław Tattoo Convent to impreza dla każdego. Są ludzie z dziećmi, prawda, którzy chcą sobie spędzić jakąś wolną niedzielę, fajnie się pobawić. Jest dużo lowriderów. Każdy coś znajdzie dla siebie na takiej imprezie. Aczkolwiek tematem przewodnim jest jednak tatuaż. To nie sala tortur, ani sądząc po dźwiękach gabinet dentystyczny, tylko sala, w której pracuje kilkudziesięciu tatuatorów z całej Polski i zagranicy. Dla większości z osób był to już kolejny tatuaż, ale niektórzy robili go po raz pierwszy. Będzie róża z jedwabnikami. Pytanie, które się ciśnie na samym początku, boli? Nie, szczerze mówiąc się spodziewałam się, że będzie bolało, ale... całkiem przyjemnie. Na pytanie, dlaczego ludzie się tatuują, odpowiedź jest prosta. Bo lubią. Po prostu lubią. Do wyboru tysiące wzorów. Każdy znajdzie coś dla siebie. Bez względu na zainteresowania, subkulturę, wiek i tak dalej, każdy może znaleźć sobie wzór dla siebie, jakiś odzwierciedlający daną osobę, czy tam podkreślający jakieś cechy charakteru. A jak się już znalazło i wytatuowało, to można się było swoim tatuażem pochwalić i wziąć udział w konkursach na najpiękniejszy tatuaż w różnych kategoriach. Numer 5 Paweł to ta praca zdobyła według jurorów trzecie miejsce w kategorii najlepszy tatuaż mało czarno-szary. Wielkie dzięki, wielkie brawa. Wrocław, Małgorzata Orzeł.